Szokujące słowa Władimira Putina w Izraelu na temat II wojny światowej, na temat Holokaustu. No, właśnie co takiego dokładnie powiedział przywódca Rosji w Izraelu, co się tak naprawdę odnosiło do Polski. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Dzisiaj na temat słów Władimira Putina, ponieważ media tak naprawdę przedstawiły tylko krótko, krótko, lakonicznie e, ogólnie, co mówił Władimir Putin. Ja dzisiaj zacytuję, dokładnie zacytuję wypowiedzi Władimira Putina na temat Holokaustu, na temat II wojny światowej. Niektórzy tak naprawdę uważają, że tutaj były bardzo delikatne słowa Putina, tak, że w związku z wcześniejszymi praktycznie słowami myśli, wszyscy myśleli, nastawiali się, że to mogą paść jakieś mocne słowa ze strony Putina, skażające Polskę, czy zakłamujące tak naprawdę historię. Natomiast tu się, tu się okazało, że te wypowiedzi były inne, ale niektórzy uważają w ten sposób, że to była tak naprawdę celowa gra Putina, że najpierw wcześniej przed praktycznie tym spotkaniem w Izraelu padły kontrowersyjne słowa tak dotyczące historii II wojny światowej, dotyczące Polski, po to, żeby zbudzić tutaj tak, zainteresowanie w Polsce, żeby podsycić taką atmosferę, żeby właśnie wszyscy myśleli i specjalnie Putin zagrał inaczej, będąc już w Izraelu. Tak? I też są takie słowa, które mówią o tym, że Putin specjalnie w ten sposób wypowiedział się w Izraelu, żeby uzyskać tak naprawdę poparcie Izraela żeby nie łączyć tej jakby sprawy, a żeby uzyskać poparcie Izraela, bo wiemy, że no, te państwa tak naprawdę mogą, czy już prowadzą działania wojenne, tak, czy po prostu działania zmierzające do wojny. No Izrael właśnie wiadomo, że z Iranem na dobrą sprawę Stany Zjednoczone w ramach Izraela, a Rosja tutaj według przepowiedni jasnowidza ma zaatakować albo też Białoruś, albo Ukrainę. No właśnie, co takiego tutaj mówił? Będę się posiłkował artykułem na Onecie. Ten artykuł brzmi w ten sposób. Władimir Putin w Izraelu. Przestępstwo miało wspólników. Tak właśnie tutaj powiedział Władimir Putin, to też jest tytuł artykułu, zresztą zostawić Wam linka do tego artykułu. No i tutaj będę cytował, tak, wypowiedzi właśnie Władimira Putina. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, czy zgadzacie się właśnie z tymi wypowiedziami Putina, czy też nie. Cytuję: Przestępstwa nazistów i przemyślany plan zagłady Żydów to jedna z najbardziej haniebnych kart w historii. Nie można jednak zapomnieć o tym, że to przestępstwo miało wspólników, którzy w swoim okrucieństwie przewyższali nawet swoich panów. Tak, właśnie tutaj powiedział Władimir Putin, tak, że mieli praktycznie wspólników i ci spółnicy byli praktycznie gorsi niż twórcy tego planu. No to jest szokujące są słowa, tak? Szokujące słowa. No i teraz tak, tutaj właśnie mówi w ten sposób dalej Putin, że Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Polacy byli uznawani przez nazistów za podludzi. Tak tutaj właśnie powiedział Putin podczas tego spotkania. Oczywiście wiadomo, to było 75. rocznica wyzwolenia z obozu tak, w Auschwitz, tutaj Holokaustu, w ogóle z Holokaustu ta rocznica miała miejsce w Izraelu. Tam spotkali się praktycznie przywódcy no, wielu państw, w większości praktycznie państw na świecie i zabierali głos. Nie pojawił się na tym spotkaniu Andrzej Duda, któremu zabroniono tak naprawdę wypowiedzenia się podczas tego spotkania, tak? Podczas właśnie tego spotkania i on stwierdził, że nie Pojedzie. Skoro na terenach Polski były największe obozy, no to praktycznie on nie może wypowiedzieć się, nie może zabrać głosu, to nie ma sensu, żeby tam jechał. No, z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony to jest niedobre, tak? Bo jak ciebie nie ma, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, to nie zabierasz głosu, no to praktycznie lepiej pojechać tam nawet, jak nie masz możliwości głosu, w jakiś sposób manifestować czy protestować. No nie mówię ostentacyjnie, tak, nie wiem. Ale w jakiś sposób inny tak zwrócić na siebie uwagę, będąc już tam w Izraelu, tak? Czy na przykład spróbować, właśnie zabrać głos. No dobra, i teraz kolejna wypowiedź z Putina. Cytuję. Dziś na forum poświęconym pamięci ofiar Holokaustu jednoczy nas odpowiedzialność wobec przyszłości, przeszłości i przyszłości. Tak właśnie powiedział. Kolejny cytat. Dlatego Holokaust jest i pozostanie dla nas głęboką raną, tragedią, o której będziemy pamiętać. Tak, bo tutaj mówi Putin o tym, że 40% ofiar zagłady Holokaustu to byli obywatele Związku Radzieckiego. Kolejny cytat z Putina, cytuję, czytanie tych raportów, gdzie szczegółowo opisano jak działa obóz jest nie do zniesienia. Wiele z nich sporządzana odręcznie. Te dokumenty oddają szok żołnierzy po tym, co zobaczyli. Tak właśnie tutaj powiedział Władimir Putin. Kolejny cytat z Putina. 27 stycznia minie 75, minie 75 lat od wyzwolenia Oświęcimia. Zginęło w nim wiele osób różnych narodowości. Ponad połowa z nich to Żydzi. Przestępstwa nazistów i przemyślany plan zagłady Żydów to jedna z najbardziej haniebnych kart w historii. Nie można jednak zapomnieć o tym, że to przestępstwo miało wspólników, którzy w swoim okrucieństwie przewyższali nawet swoich panów. Fabryki śmierci, obozy koncentracyjne obsługiwali nie tylko naziści, ale ich Wspólnicy. Tak właśnie, koniec cytatu. Tak właśnie powiedział Putin. No i teraz pytanie jest: to, co tutaj się kryje pod słowem wspólnicy. No to jest bardzo kontrowersyjne słowa. No i potem Putin mówił na temat właśnie e, ofiar, które zginęły. Podał tej statystyki procentowej i, i liczbę ludności, ile ludzi zginęło. Cytuję: Na Ukrainie półtorej miliona, na Litwie 220 tysięcy. 90% przedwojennej ludności w tym państwie. Na Litwie Holokaust przeżyło tylko kilkuset Żydów, tak właśnie powiedział Putin. Kolejna wypowiedź z Putina brzmi w ten sposób. Holokaust będzie lekcją, gdy będzie się o nim mówić bez przemilczeń. Pamięć o wojnie coraz częściej staje się ofiarą bieżącej koniunktury politycznej. To jest absolutnie niedopuszczalne. Obowiązkiem współczesnych i przyszłych polityków, działaczy państwowych jest obrona dobrego imienia bohaterów. Tych żyjących i tych, którzy zginęli. Koniec cytatu: tak właśnie powiedział Putin. Kolejna wypowiedź Putina: obowiązkiem polityków jest bronienie pamięci ofiar. Jestem pewien, że obecni w tej sali są gotowi bronić prawdy i sprawiedliwości z nami. Ponosimy odpowiedzialność za pamięć przyszłych pokoleń o obozach śmierci. I tak powiedział koniec cytatu. No ale Putin. W żaden sposób nie ujął się podczas właśnie tej wypowiedzi na temat Andrzeja Dudy i jego nieobecności. Znaczy, no w ogóle nam no, na temat nieobecności Polski po, po, podczas właśnie tego spotkania. Czyli z jednej strony apeluje o pamięć, tak, że musimy pamiętać, że obowiązkiem tutaj ludzi, którzy przybyli na tą uroczystość, jest pamiętanie i tak dalej, a z drugiej strony nic nie wspomina, że nie ma po prostu tej przywódcy z Polski, tak, Gdzie to wszystko miało miejsce praktycznie. <laughs> Przepraszam was. Dobra, i kolejna wypowiedź tutaj z Putina brzmi w ten spo spo sposób. Cytuję: Musimy być czujni i nie możemy przegapić pierwszych oznak nienawiści i ksenofobii. Jeżeli je przegapimy, konsekwencje mogą być straszne. Koniec cytatu. I teraz kolejny, tak naprawdę, tutaj cytat z Putina. Ta data, 75. rocznica wyzwolenia Oświęcimia, święcimia, jest ważna i państwa, które miały największy wkład w zakończenie wojny, niosą pamięć o męstwie naszych ojców i pradziadów. Koniec cytatu: Tak właśnie powiedział tutaj Putin. No, i jeszcze po prostu tutaj mogę dodać kolejną wypowiedź Putina. Kolejna wypowiedź, tak? Bo tutaj Putin odniósł się także do blokady Leningradu i Holokaustu. Mówił, że nie można praktycznie z niczym to porównać. Powiedział w ten sposób: Cytuję: Blokady Leningradu i Holokaustu nie można z niczym porównać. Pamięć o męczeństwie i męstwie milionów ludzi są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak, tutaj właśnie powiedział Putin. Kolejna wypowiedź z Putina. Brzmi w ten sposób, znaczy powiedział w ten sposób, no to tutaj może jeszcze powiem minister spraw zagranicznych, tak, Izraela, Izrael Katz, co właśnie powiedział, powiedział w ten sposób na łamach The Times of Israel, cytuję, z radością witam pana w Izraelu na wydarzeniu, które symbolizuje przede wszystkim szczególną relację między naszymi narodami. Pańska wizyta w Izraelu przyczyni się do zacieśnienia przyjaźni między Rosją a Izraelem i pogłębi nasze relacje, tak. Czyli widzimy tutaj, że przybycie tak naprawdę Putina na te obchody, no to po prostu też jest wyraz hołd oczywiście ofiarom, ale też zaciśnienie współpracy między tymi państwami. Bo pojawią się takie na przykład informacje, czy takie spekulacje, skoro Izrael prowadzi wojnę z Iranem, czyli na dobrą sprawę Stany Zjednoczone po prostu w imieniu Izraela, czy na przykład ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie włączy się Rosja. Tutaj przepowiednia Jasznowicza Jackowskiego mówi o tym, że Rosja kompletnie się w to nie będzie angażować. Jeśli chodzi akurat o tą sytuację z Iranem, a Izraelem i na sytuację oczywiście z Syrią, tak, tam, ale tam też po prostu praktycznie te działania już wygasły. Chociaż no, walki cały czas trwają, ale takie duże działania. Natomiast tutaj mówi o tym właśnie jasnowic, że Putin miałby zaatakować Białoruś, albo też Ukrainę. Tak, miałby właśnie zaatakować. Natomiast jeśli chodzi o tutaj, jeśli chodzi właśnie o Izrael, czy nie, nie angażuje się w te działania, bo teoretycznie na przykład Rosja mogłaby się zaangażować, poprzeć Iran. Tak, chociaż nie muszą mieć zbieżnych interesów, ale dlatego, żeby po prostu przeciwstawić się do, do Stanów Zjednoczonych, a jednak Rosja nie chce tutaj się angażować w to. I tak właśnie tutaj wyglądały wypowiedzi Putina Podczas właśnie, tak właśnie wyglądały te wypowiedzi Putina podczas tego, tej rocznicy, tej, 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 tej obchodów 75-lecia wyzwolenia z tych obozów. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Czy to dobrze, że zabrakło prezydenta Polski, że nie pojechał tam, że nie mógł się wypowiedzieć? Być może powinien tam pojechać, pomimo tego, że nie miał prawa do głosu, ale jego obecność powinna tam być, tak? Napiszcie w komentarzach, właśnie, co w tej sytuacji powinien zrobić prezydent Polski. No, ja muszę powiedzieć w ten sposób, że brak obecności, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, o politykę międzynarodową, jest gorszy niż po prostu obecność tam bez prawa głosu. Bo jednak, zawsze będąc tam, można wpłynąć w jakiś sposób na rozmowy za kuluarami, tak, rozmowy z innymi politykami, zawsze można w jakiś sposób po prostu tutaj zwrócić uwagę, powiedzieć, nie, to większość tych działań miała miejsce na terenie Polski, to tutaj było najwięcej ofiar. Natomiast brak obecności. No to jesteśmy pomijani, tak? Jesteśmy pomijani. Eee, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwon a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.